Szanowanko, rozpoczynamy drugą część przeglądu Hondy CBR 1000F. Na wstępie poinformować muszę, że już praktycznie miałem cały zgrany film z różnych prac, ale niestety przez przypadek całość materiału została skasowana. W związku z tym muszę dzisiaj omówić na rozkręconym już motocyklu dalszą część przeglądu, a poszczególne naprawy będą w osobnych filmikach kontynuowane. Także dzisiaj skupimy się już na rzeczach niestety rozkręconych i po prostu omówię, co jest do wymiany, a co jeszcze się nada. Na pierwszy ogień idzie zębatka wraz z zabierakiem. Jak widać, całość jest w całkiem fajnym stanie. Tu praktycznie zębatka tam po bokach ma tylko ślady chodzącego łańcucha, ale tak, wszystkie zęby, bardzo piękny stan. Przednia również jest w takim stanie. Niestety już właśnie skręciłem całość. Miałem materiał z tego, jak jeszcze była rozebrana, ale musicie uwierzyć na słowo, że też jest w bardzo dobrym stanie. Sam łańcuch również, czyli zestaw napędowy ładnych parę stówek jest oszczędzone. Teraz zaciski. Zaciski wszystkie bardzo mi się podobają, gdyż wszystkie klocki są równomiernie zużyte. Nie ma jakichś tam rantów. Wewnętrzny i zewnętrzny są w bardzo dobrym stanie. Tu pewnie ciężko to będzie zobaczyć, ale uwierzcie na słowo. Przednie również. Zaciski zostaną jeszcze rozebrane w osobnym filmiku, dla pewności wyczyszczone i wymieniony zostanie płyn, natomiast stan ogólny bardzo mi się podoba, tak z przodu jak i z tyłu. No tu pewnie kamerą ciężko będzie to uchwycić, ale naprawdę są w bardzo dobrym stanie. Na tarczach oczywiście jest jakiś tam rancik, z przodu mniejszy, z tyłu większy, natomiast tarcze już pozostaną, a zaciski zostaną całe rozebrane. Cóż my tutaj dalej mamy? A, zegary zostały wymontowane i za chwilę pokażę, jak wyglądają po wymianie dwóch żaróweczek. Zobaczmy sobie, jak pięknie świecą, kiedy wszystkie cztery żaróweczki, a dwie z nich były spalone, oświetlają tarcze zegarów. Próbowałem też wariantu z LEDami, ale niestety światło było zbyt zimne, mimo że bardziej intensywne. W związku z tym zostaje klasyka na żaróweczkach. Miejsca mocowań plastików to praktycznie wszystkie są albo już poklejone, albo wymagają klejenia. Tak jak widać to z tej strony i nie inaczej jest z tej strony. W związku z tym ta owiewka nieco sobie lata, będzie to trzeba by poprawić przy odbudowie. Cóż tutaj dalej? No z wyciekami całości to tak jak już było wspomniane albo i nie. Główny wyciek znajduje się pod tym deklem alternatora. Tam dalej też jest trochę olejem uwalone, ale nie wiem w jakim stopniu są to wycieki, a w jakim stopniu po prostu pociekło z tego. W związku z tym na początek zamawiam tą uszczelkę, wymyję silnik i później w razie ewentualnie dalszych wycieków zamówię kolejne uszczelki. Jeżeli chodzi o chłodnicę, to jak widać, tu już mam nadzieję, że mi ostrość złapie, w bardzo jest ładnym stanie. Jest taka siatka zabezpieczająca, w związku z tym te wszystkie takie lamelki na niej to na ideał po prostu. Nawet nie ma uszkodzeń jakichś od kamieni. Bardzo mi się ten stan podoba. Tutaj rzecz jasna wycieki z zimmeringów, w związku z tym przednie zawieszenie będzie całe rozebrane. Pokażę Wam na końcu stan świeczek i historię z nimi związaną, jaka wyszła, ale jeszcze w międzyczasie pokażę Wam jedną niespodziankę. A oto wspomniana uprzednio niespodzianka. Nowiusieńka, fabrycznie nowa oponka z 2021 roku, więc będzie idealna. Ta przednia już była łysa, w związku z tym już jest kupiona nowa. Już niedługo, lada dzień, zostanie wymieniona. No i mamy cztery wykręcone świece zapłonowe. I teraz tak, nie wiem na ile to tu będzie widoczne na filmiku, w każdym razie
Jedna jest firmy Denso, a trzy firmy NGK. I teraz tak, ta jedna firmy Denso to będzie ta o. Mam nadzieję, że mi na tym jakoś złapie ostrość. Doświecę sobie latareczką. W każdym razie ona ma izolator normalnej długości. A może tak pod światłem to pokazał. Może byłoby lepiej. I on jest, wystaje ta elektroda z izolatora na jakieś tam ze 2 mm. No kiepsko z ostrością, ale musicie uwierzyć na słowo. Natomiast te NGK, trzy świeczuszki, to w życiu czegoś takiego nie widziałem, więc nie wiem, czy to tak wychodzi fabrycznie, czy tak mocno już są wypalone te elektrody, że tutaj w zasadzie izolator z tą elektrodą to są niemalże zrównane. Ona wystaje tam dosłownie o jakieś pół milimetra może. W związku z tym dokupię świeczki firmy Denso, a żeby było popeliniarsko w zgodzie z linią kanału, to rzecz jasna nie kupię czterech, tylko kupię trzy, gdyż ta jedna jest w całkiem dobrym stanie. Oczywiście zostanie wyczyszczona na szczocie, na wiertarce. I w zasadzie na tym zakończamy jako taki przegląd Hondy CBR 1000F, gdyż dalsze prace serwisowe będą w postaci osobnych filmików. A planuję zrobić osobny filmik z czyszczenia zacisków hamulcowych i zalania ich nowym płynem, z rozbierania przedniego zawieszenia i wymiany uszczelniaczy w nim, z naprawy wszystkich owiewek później, także z lakierowania, z ogólnych takich prac typu uszczelnianie silnika, przesmarowanie na przykład tej linki od licznika, gdyż jest taka lekko zardzewiała, ma końcówkę i chodzi na sucho. Z jakichś takich właśnie ogólnorozwojowych prac, z synchronizacji i czyszczenia gaźników i z regulacji luzu zaworowego. W związku z tym prac jeszcze będzie bardzo dużo i wszystkie będą sukcesywnie nagrywane jako już osobne filmiki. A dzisiejszy przegląd uważam za zakończony. Motocykl w stanie ogólnym całkiem fajnym, parę drobnych rzeczy do zrobienia, natomiast bez większej tragedii. Pokażę jeszcze, jak to tutaj z tyłu wygląda. O, sobie mamy rozkręcone. Łańcuch sobie zwisa. W celu dalszych prac serwisowych, tutaj wszystko rozłożone, w celu dalszych prac serwisowych trzeba będzie tutaj go podlewarować, oprzeć o jakieś kobyłki, żeby można było zdemontować przednią oponę oraz przednie zawieszenie do dalszych prac, więc kupa roboty, ale lajkujcie, subskrybujcie, klikajcie w reklamy Barszczu i wyczekujcie kolejnych części, które już niebawem, gdyż teraz prace budowlane są generalnie zakończone i skupiamy się na motoryzacji. W związku z tym Honda, Romet i Jawka wracają do łask. Taki jest plan. Trzymajcie się, cześć.